Byłeś kiedyś przewodnikiem po zamku w Kurniku? Byłem. Prowadziłeś wycieczki, kilka wycieczek codziennie? Codziennie. To prawda, że każdej wycieczce każdej mówiłeś... Każdej wycieczce mówiłem co innego. Na przykład, czym się różniła wersja pierwsza od wersji ósmej? 8 wycieczek. No. Słuchaj, tam jest jedna rzecz, no to jest dopiero odjazd. Dawaj. Hrabia... Za śluby panieńskie. Za śluby panieńskie. Tak jest. Ten hrabia Władysław Zamoyski, no, to gość spał na biurku. Ty nie śpisz na biurku, ja nie śpię na biurku. On spał na biurku? A on spał na biurku. Może chciał mieć blisko do pracy rano? No. nie, bo to był symbol. Aha. On spał symbolicznie niejako. Nie aha, dlatego, że był zmęczony, tylko spał symbolicznie. Pod głową miał encyklopedię Brytanika. Okay. I spał, ponieważ powiedział, że będzie tak długo spał na biurku, aż Polska nie odzyska niepodległości. I teraz według Kaczyńskiego to chyba powinien dalej spać, nie? No bo nie jesteśmy krajem niepodległym. Nie jesteśmy, jesteśmy kondominium. Tak, polsko-sowieckie. Polsko-sowieckie. Nie, niemiecko-sowieckie. 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 No. Na kondominium polsko-sowieckie przyjdzie czas oczywiście. Oczywiście. Przed następnymi wyborami. Ale gdzie tu jest historia o Kurniku? No i wiesz, i on w tym Kurniku. Kaczyński? Nie Kaczyński. W Kurniku Zamoyski. Na tym biurku. No. No i za każdym razem mnie pytali, no dlaczego tu jest ta encyklopedia taka wygnieciona, to ja mówiłem, że spał. Mhm. Tylko zawsze mówiłem, inny powód podawałem, dla którego spał. Mhm. No raz właśnie dlatego, że była niepodległość, potem mi się znudziło, to potem, że to był, rozumiesz, taki kompleks psychoanalityczny, że był przez matkę niedoceniany, rozumiesz. Potem mówiłem, rozumiesz, coś takiego na przykład, że... Bo tam na górze są zmniejszone głowy. Ja ci polecam, żebyś kiedyś poszedł do Kurnika i zobaczył zmniejszoną głowę. Ja widziałem zmniejszoną głowę ostatnio. Głowa wyglądała zmniejszona. Widziałem zmniejszoną głowę, jak oglądałem kongres PiSu. Kongres... I tam są zmniejszone głowy. Polskie nasze głowy? Nie, to są głowy aborygeńskie, wiesz, bo on tam był na tej Nowej Gwinei i przywiózł te głowy. Mm-hmm. I że spał w proteście przeciwko pomniejszaniu głów. Na przykład mówiłem o takiej wycieczce z Radomia, no. I co oni z tego rozumieli, no? Ale zasiałem pewien niepokój, wiesz, postrzegania rzeczywistości. I myślę, że dalej tak... Ty jesteś trochę dziabnięty, wiesz, jednak...